Witajcie moi drodzy. Kilka dni temu na moim Instastory, na Instagramie zrobiłam ankietę, w której to zadałam Wam bardzo ważne pytanie. A mianowicie, którą markę po Bielendzie mam wziąć pod lupę? I co się okazało? Jednak zagłosowaliście na The Ordinary, stąd też dzisiejszy film. Zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Marka, która pojawiła się na naszym rynku stosunkowo niedawno i do dziś nie ma jej w sprzedaży stacjonarnej, chociaż była przez pewien czas dostępna stacjonarnie w perfumerii Douglas, ale powiem Wam szczerze, że dziś są niesamowite braki, tylko kilka wybranych produktów. Nie wiem, co się dzieje, na stronie Douglasa jest jeszcze gorzej, ale do tego przejdziemy później. Marka, która jest dostępna w sprzedaży internetowej i możecie ją znaleźć między innymi na polskich stronach takich jak Cozy Bella, gdzie ten asortyment jest całkiem pokaźny, jak również w drogerii Pigment. I myślę, że tutaj marka pojawiła się stosunkowo niedawno, natomiast oferta też marki jest całkiem pokaźna. Zanim jednak marka pojawiła się na polskich stronach, można ją było m.in. kupić na stronie Cult Beauty, jak również u producenta, bezpośrednio u producenta, czyli u Deciem, chyba tak się to wymawia. Poprawcie mnie, jeśli wymawiam to źle. Natomiast marka już od kilku dobrych lat robi, jak to się mówi, furorę w internetach. Czyli jest ona bardzo, ale to bardzo popularna w mediach społecznościowych. I to jest marka, która, uwaga, jest skierowana do świadomego konsumenta. Czyli do kobiet i mężczyzn, którzy przede wszystkim szukają preparatów w dobrych cenach, ale takich, które mają ukierunkowane działanie, dobre składy, dobre, to znaczy takie, w których na początku tych składów znajdziemy substancje aktywne, najważniejsze substancje aktywne. Te składy nie są jakieś bardzo rozbudowane o substancje chemiczne, natomiast są skierowane głównie na wybrane substancje, takie substancje, których właśnie poszukujemy najczęściej w produktach pielęgnacyjnych i mam na myśli tutaj witaminę C, mam na myśli retinol, kwasy, czy też różnego rodzaju oleje. No i właśnie marka The Ordinary jest taką marką, która postawiła przede wszystkim na te substancje aktywne i na nich buduje całą swoją markę. Mamy tutaj produkty, które mają w składach określone stężenia substancji i producent informuje nas o tym, jakie stężenia tych substancji mamy w składzie, ale też jakie one dają działanie w stosunku do pH naszej skóry. Produkty są bardzo fajnie opisane, bardzo dokładnie i szczegółowo opisane. Nie ma czegoś takiego jak ukrywanie składów kosmetyków, czyli wiemy zarówno u producenta na stronie, u dystrybutora, czy też na stronach internetowych, sklepach internetowych naszych polskich, gdzie możemy kupić te produkty, jakie dokładnie mamy składy tych kosmetyków. I to jest ogromny plus dla marki, bo jak wiecie po moich wcześniejszych filmach, nasze polskie marki niestety nie wszystkie podają składy kosmetyków w internecie. Musimy gdzieś się ich doszukiwać, sprawdzać na opakowaniach, a tutaj mamy wszystko dokładnie wyszczególnione. Czyli marka kierunkuje swoje produkty do świadomych konsumentów, do świadomych klientów, podaje stężenia substancji aktywnych, tych najważniejszych substancji aktywnych, podaje nam dokładne składy i formuły tych preparatów, też szczegółowo opisuje ich zastosowanie, do jakich typów skóry możemy je stosować i do jakich nie. Zwraca uwagę przy stosowaniu silniejszych substancji aktywnych o zabezpieczeniu naszej skóry przed promieniowaniem, czyli używaniu filtrów. To też jest bardzo ważna sprawa. W niektórych przypadkach opisuje także działanie pewnych substancji aktywnych, tych najważniejszych substancji aktywnych i dodatkowych substancji aktywnych, które znajdziemy w preparatach. To, co wyróżnia markę, to jest przede wszystkim cena, bo te wszystkie kosmetyki, jak większość z Was zauważyła, są w bardzo niskich cenach. Mamy taki przedział cenowy mniej więcej od 20-25 zł do około 150 zł. Więc jest to naprawdę bardzo dobra półka cenowa za takie kosmetyki. Bo zwróćcie uwagę,
że marka The Ordinary nie inwestuje w nie wiadomo jak piękne opakowania, takie, które będą przyciągały nasze oko. Nie inwestuje w ten cały marketing i otoczkę. Stosuje prosty design, proste opakowania, przez co też bardzo skraca nam cenę tych produktów. Bo nie ukrywam, że tworząc kosmetyki, oprócz tego, że producent wydaje jakąś określoną sumę na same formuły, składniki, które znajdziemy w tych produktach, to jeszcze wydaje pieniądze na opakowania, wydaje pieniądze na marketing, na reklamę i to wszystko sprawia, za co my tak naprawdę konsumenci płacimy. I tutaj w przypadku marki The Ordinary płacimy za substancje aktywne, czy za jakość. Do tego dojdziemy później, natomiast płacimy za substancje aktywne. Mamy proste składy, proste substancje aktywne, skierowane do różnych typów skóry, ze względu na różnego rodzaju działania i efekty też, jakie chcemy osiągnąć. No dobrze, ale tak rozgadałam się na temat marki, na temat tego, jak ona wygląda, w jakie substancje aktywne inwestuje, no ale powiecie, okej, ale ta marka jest bardzo, bardzo popularna i rzeczywiście bardzo mocno zachwalana. I moim zdaniem duży wpływ na to ma właśnie działanie tych preparatów. Bo powiem wam to tak troszeczkę od drugiej strony, tej mojej strony, czyli twórcy, jak to wygląda. Nie wydaje mi się, by marka w Polsce inwestowała we współpracę. Nie spotkałam się z tym, żeby ktoś z twórców współpracował z marką The Ordinary i tym bardziej nie spotkałam się z tym, żeby agencje PR-owe, agencje reklamowe też współpracowały z tą marką. W związku z tym, to wszystko, co znajdziemy w internecie, te wszystkie polecenia, zachwalania, filmiki, reklamy i tak dalej, wychodzi ona tak naprawdę od nas twórców, bo polecamy wam produkty, które bronią się tym, co mają w składzie i bronią się ceną. I jeżeli marka jest dobra, jest skierowana do świadomych konsumentów, ma fajne składy, niczego nie ukrywa, dobrze opisuje swoje produkty, to tak naprawdę ona sama się broni i nie potrzebuje tutaj jakichkolwiek płatnych współprac, poleceń, reklam i całej reszty. Więc tak to wygląda mniej więcej z mojej strony. Oczywiście ja markę The Ordinary poznałam też kilka lat temu. Jeszcze zamawiałam ją na samym początku na Cult Beauty, później kiedy ona pojawiła się już w sprzedaży w Polsce, zamawiałam na Cozy Bella, ale muszę wam powiedzieć, że bardzo szybko produkty tej marki znikały ze strony i trzeba było czekać na to, aż Cozy Bella uzupełni nakłady właśnie tych produktów, co czasem wiązało się też z oczekiwaniem kilkutygodniowym, a nawet kilkumiesięcznym i pokazywało, że jednak te kosmetyki, skoro tak szybko się rozchodzą, to coś w nich jest i może rzeczywiście warto się nimi zainteresować. Przejrzałam ofertę marki, jeśli chodzi o produkty, mniej więcej w 90%. I tutaj też muszę wam powiedzieć, że tak jak jest praktycznie z każdą marką kosmetyczną, w przypadku The Ordinary również znalazłam, jakby to powiedzieć, buble. Takie kosmetyki, które nie zachwyciły mnie, a nawet bym powiedziała, bardzo mnie zdziwiły, że mimo wszystko marka stworzyła takie produkty i są one dostępne w sprzedaży, co za chwilę zobaczycie, ponieważ wybrałam 5 kosmetyków zupełnie przypadkowych. 3 takie, które są dosyć mocno popularne i które są też bestsellerami marki i 2 takie, które są mało popularne, być może mało znane, ale warto o nich wspomnieć. Przeanalizowałam składy tych kosmetyków, no i zobaczcie teraz mniej więcej, jak to wygląda. Zaczniemy od serum, które ma bardzo wdzięczną nazwę Buffett. Jest to jeden z popularniejszych produktów marki, ale też jeden z najdroższych, bo to serum kosztuje około 130 zł. I za chwilę przekonacie się, dlaczego płacimy taką wysoką cenę za serum, za markę, która tak naprawdę
wśród swoich preparatów ma zdecydowanie niższe ceny za inne kosmetyki, no ale zwróćcie uwagę na to, co mamy w składzie. Jest to oczywiście serum peptydowe, więc moglibyśmy się spodziewać, że w składzie tego serum znajdziemy dużą ilość peptydów i substancje, które będą tworzyły konsystencję tego kosmetyku. I tak rzeczywiście się dzieje. Zaczynamy od pierwszego składnika, którym jest woda, czyli baza naszego produktu. Następnie mamy glicerynę i uwaga, probiotyk, czyli coś, w co ja ostatnio lubię inwestować, chociaż przyznam się Wam, że to serum znam już od jakiegoś czasu. Następnie mamy 7 peptydów. Później mamy kompleks peptydowy, który również składa się z kilku bardzo ciekawych peptydów. Mamy polimer kwasu hialuronowego, kwas hialuronowy, alantoinę. I tutaj znowu mamy bardzo fajne substancje w składzie, czyli glicynę, aleinę, serynę, walinę i tak dalej, i tak dalej. Zwróćcie uwagę na to, jak dużą ilość substancji aktywnych posiada w składzie to serum. I te substancje aktywne znajdują się na początku tego preparatu, a pod koniec mamy substancje tworzące konsystencję, formułę kosmetyku, zabezpieczające przed mikroorganizmami, czyli konserwanty. I za tę ilość substancji aktywnych, które mamy w składzie tego serum, właśnie płacicie. I nie płacicie małych pieniędzy, bo płacicie więcej, ale warto. Za taką ilość i za tak ciekawe substancje aktywne naprawdę warto. Kolejny produkt, który Wam teraz pokażę, o którym troszeczkę opowiemy, to też bardzo popularny w ostatnim czasie peeling. Peeling z kwasami AHA i kwasami BHA, w sumie to kwasem BHA. Co mamy w składzie? Bazowy kwas glikolowy. Kwas glikolowy, który zalicza się do alfa-hydroksykwasów i on jest tutaj jako ta baza naszego produktu, czyli jest go najwięcej w składzie. Później mamy wodę, mamy również wodę aloesową, mamy kwas hialuronowy, wyciąg z marchwi, mamy nośnik substancji aktywnych, mamy stabilizator i pojawiają się kwas salicylowy, czyli kwas, który zaliczamy do BHA. Mamy również regulatory, mamy kwas mlekowy, winowy, cytrynowy, czyli mamy te alfa-hydroksykwasy, pantenol, emolient, wyciąg z pieprzu górskiego, glicerynę, emolient i substancje chemiczne. Czyli znowu mamy tę samą sytuację, co w przypadku serum peptydowego. Te najważniejsze substancje tworzące kosmetyk, substancje aktywne plus nośnik substancji aktywnych, dzięki któremu dostają się one głębiej do naszej skóry, mamy na początku naszego preparatu. I to jest kolejny plus dla marki. Jak widzicie, formuła świetnie skonstruowana i bardzo dobrze dobrane połączenie kwasów. Lecimy z kolejnym kosmetykiem, a będzie to serum z niacynamidem i cynkiem. I co tutaj mamy w składzie? Znowu powtarza nam się sytuacja, gdzie mamy bazową wodę, następnie niacynamid, humektant, polidynokarboksylan cynku, polisacharyd, zagęstnik, emulgator, karbitol, konserwant i konserwant. Także widzicie, skład nie jest długi, ale te najważniejsze substancje aktywne mamy na początku, czyli mamy najwięcej niacynamidu, o którym wspomina nam na opakowaniu producent, mamy również ten cynk, no i mamy substancje zabezpieczające nasz kosmetyk. Mały skład, ciekawy i najważniejsze, że jest taki, jak obiecuje nam producent. A teraz pokażę Wam dwa kosmetyki, na które tak naprawdę wpadłam przypadkowo, przeglądając całą ofertę i stwierdziłam, że po nazwie, no zapowiada się ciekawie, zobaczmy co jest w składzie. I zaczniemy tutaj od preparatu z retinolem. I uwaga, na samym początku bazą całego produktu jest lotny silikon. Później mamy znowu lotny silikon, emolient, silikon, 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 nośnik substancji aktywnych, emulgator i dopiero pojawia się retinol. Później mamy substancje tworzące, kolejne substancje chemiczne tworzące nasz preparat i dwa konserwanty. Pozwólcie, że nie będę komentować składu tego kosmetyku, gdzie tak naprawdę mamy silikon na silikonie. Jak wiecie, ja nie jestem przeciwniczką silikonów, uważam, że są to substancje kontrowersyjne i trzeba wiedzieć, które silikony należą do tej grupy silikonów łatwo zmywalnych z naszej skóry, takich nieszkodliwych, a które nie. Natomiast ja jako świadomy konsument i klient, ale też osoba, która no mniej więcej zna się na tych składach kosmetyków,
widzę, że gdzieś retinol pojawia się pomiędzy całym tą gąszczą silikonów i powiem Wam szczerze, że ten produkt kompletnie do mnie nie przemawia. Ale uwaga, zwróćcie uwagę teraz na kolejny produkt, który jest taką bazą silikonową z witaminą C. I uwaga, tutaj mamy jeszcze krótszy skład, a w nim lekki silikon, który jest emolientem, kwas askorbinowy, polisylikon i emolient. I tak, nie dość, że znowu mamy te silikony i owszem, producent informuje nas o tym, że jest to baza silikonowa, w których gdzieś zamknięty jest kwas askorbinowy, czyli ta taka najprostsza forma witaminy C. Ale tak naprawdę powiem Wam szczerze, czy ta witamina C zadziała w tym gąszczu silikonów? Czy to jest produkt pielęgnacyjny? No raczej nie. Być może jest to produkt stworzony dla osób, które szukają bazy pod makijaż. Być może też jest to kosmetyk, który ma zastąpić tradycyjne bazy pod makijaż i gdzieś tam mamy małą grupkę tych silikonów plus do tego ta witamina C. No ale osobiście no ten kosmetyk też do mnie nie przemawia, wybaczcie, ale ja nie stosowałabym takiego produktu w mojej pielęgnacji, czyli nakładała sobie silikony z połączeniem kwasu askorbinowego, bo dla mnie to jest bardzo słabe połączenie. Także widzicie, pokazałam Wam 5 kosmetyków, 3, które mają fantastyczne składy i 2 nieco gorsze. Powiem Wam tak, że w 95% wszystkich kosmetyków marki The Ordinary te składy są naprawdę bardzo, bardzo dobre i nie ma tutaj naprawdę o niczym, nie ma o czym dyskutować. Te składy są naprawdę dobre, ale tak jak w przypadku każdej marki kosmetycznej znajdą się też takie preparaty, które nie do końca są takie jak powinny być albo być może też są stworzone dla osób, no nie wiem, które akurat konkretnie szukają takich substancji, a założy się, że jest ich bardzo mało. I szczerze Wam powiem, trochę dziwi mnie fakt, że marka The Ordinary, która właśnie wychodzi do świadomego konsumenta, do świadomego klienta, stworzyła takie produkty. Jest ich jeszcze kilka w ofercie, na przykład witamina C w proszku. Witamina C w postaci kwasu askorbinowego w proszku. No to jest kolejny kompletnie nieudany kosmetyk, którego też polecać Wam nie będę. Natomiast o kosmetykach, które Wam polecam, opowiem Wam już na sam koniec. Chciałabym tylko tutaj dodać, podsumowując ten dział, tą naszą część analizy składów, że ja daję ogromny plus marce za to, że te składy, mimo tego, iż są chemiczne, są naprawdę bardzo, bardzo dobre. I można przymknąć oko na te niektóre preparaty, które nie do końca będą przyjemne, fajne i naprawdę piękne, jeśli chodzi o składy, możemy przymknąć na to oko, bo większość kosmetyków marki The Ordinary jest naprawdę świetna pod względem składów. No dobrze kochani, teraz przejdziemy do podsumowania i opowiem Wam, jakie wnioski mi się nasunęły po analizie składów preparatów marki The Ordinary i po przejrzeniu tak naprawdę całej oferty. I tutaj muszę zaznaczyć kilka ważnych spraw, a mianowicie to, że marka podzieliła tak jakby swoje produkty na kilka grup w zależności od tego, jakie mamy substancje aktywne. I tak, znajdziemy w ofercie na pewno preparaty, które posiadają 100% oleje. I to jest bardzo fajna sprawa, bo oczywiście mamy takie osoby, które szukają produktów naturalnych, które mają składy naturalne i inwestują w tego typu pielęgnacje. I tutaj marka zrobiła, tak jakby wyszła do tych konsumentów, do tych klientów i zaproponowała 100% oleje. Rzeczywiście w składzie i przejrzeniu tych preparatów mamy 100% oleje. I te kosmetyki mamy też w cenie od 30 do 50 zł. Tylko powiem Wam, mi się nasuwa tutaj takie pytanie, czy jesteśmy w stanie znaleźć w internecie te same oleje w jeszcze niższej cenie? Nie wiem, ja tego nie sprawdzałam, ponieważ jak wiecie, ja nie jestem osobą, która inwestuje w kosmetyki z naturalnej pielęgnacji, ale myślę, że dla chcącego nic trudnego i można by było rzeczywiście znaleźć te same preparaty, które posiadają 100% olejki w jeszcze niższych cenach.
Kolejna grupa preparatów są to kosmetyki, które mają w składzie retinol. I tutaj mamy retinol w stężeniu od 0,2%, czyli od tego najniższego, do 1%, czyli tego najwyższego. I bardzo fajnie, bo ten retinol jest też w postaci serum w większości przypadków, zamknięty też w bardzo fajnych formułach i składach. I tutaj ogromny plus dla marki, że wprowadziła retinol od tego najmniejszego stężenia do tego największego stężenia. Ale mamy też preparaty, które mają w składzie retinoidy. A retinoid jest inną formą retinolu, zdecydowanie łagodniejszą. I tutaj też ogromny plus dla marki za to, że wyszła do konsumentów, którzy szukają właśnie mniej agresywnej formy retinolu. Ja na temat retinolu nie będę się dzisiaj wypowiadała, bo nie wiem, ile by ten film tutaj trwał. Natomiast zostawię Wam w opisie do dzisiejszego filmu linki do całej serii postów na moim blogu, gdzie opowiadam Wam o tym, jak działa retinol, od jakich stężeń należy zaczynać przygodę z retinolem, w jakie preparaty inwestować, jak długo powinna trwać kuracja. Także wszystko znajdziecie w tych postach na moim blogu. Jeśli będziecie chcieli, żebym stworzyła oddzielny film na temat retinolu i jego działania, to oczywiście dajcie znać w komentarzach i być może przygotuję dla Was taki film. Natomiast w tej chwili odsyłam Was właśnie do tych postów na blogu. Natomiast wracamy do marki The Ordinary. Bardzo podoba mi się to, że marka inwestuje w różne formy tego retinolu i wychodzi do różnych potrzeb, naszych potrzeb i tego, co chcemy osiągnąć. Więc jeśli, uwaga, jeśli dopiero zaczynacie Waszą przygodę z retinolem, to proponuję zacząć od retinoidu, który będzie działał mniej agresywnie na naszą skórę, ewentualnie od retinolu, ale od tego w najmniejszym stężeniu. Kolejna grupa to są oczywiście kwasy, bo o nich też muszę tutaj wspomnieć. Marka The Ordinary inwestuje w najbardziej popularne kwasy i też takie kwasy w różnych stężeniach, które są dopasowane do różnych typów skóry i mają działać na różne problemy skórne. I tutaj muszę skupić się na bardzo ważnej kwestii, a mianowicie tym, że zanim podejmiecie decyzję o tym, jaki preparat z The Ordinary kupić, który ma w składzie kwas, przeczytajcie wszystkie najważniejsze informacje, które są w opisach do tych produktów. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często decydujemy się na zastosowanie kwasów, które nie są odpowiednie dla naszych typów skóry. I tak na przykład kwas glikolowy jest kwasem drażniącym. W wysokich stężeniach powoduje dosyć silne złuszczanie. I to też nie jest kwas, który stosujemy w przypadku cer wrażliwych, bardzo wrażliwych, alergicznych, naczyniowych, w przypadku trądziku różowatego. Jeśli zaczynacie przygodę z kwasami, musicie znać swoją skórę. Musicie wiedzieć, jak ona reaguje, jakie kwasy są dla niej dobre. I dlatego proponuję Wam, żeby zanim podejmiecie decyzję o stosowaniu preparatów kwasowych z The Ordinary, podpytać Waszego dermatologa, kosmetyczkę, kosmetologa, czy ten preparat będzie dla Was dobry, dla Waszej skóry, czy możecie go zastosować. Ewentualnie poszukajcie w informacji w internecie, rozejrzyjcie się, jak dany kwas działa, w jakim stężeniu, co powoduje na skórze. Jeśli już zdecydujecie się na zakup preparatów z kwasem, zróbcie wcześniej test taki alergiczny, zanim nałożycie dany preparat na Waszą skórę. Przetestujcie go, zróbcie tą próbę alergiczną i zobaczcie, jak Wasza skóra reaguje. Bo nie ukrywam, że kwasy to są takie substancje, które w dużych stężeniach mogą fajnie zadziałać na Waszą skórę, ale nieumiejętnie stosowane mogą też zrobić Wam krzywdę. Więc podoba mi się to, że marka The Ordinary wychodzi do świadomych klientów, że opisuje bardzo dobrze dany preparat, kiedy stosować, kiedy nie stosować, jak stosować, czy rano, czy wieczorem, kiedy powtarzać kurację i tak dalej. Ale tutaj bardzo ważne jest też to, żebyście Wy mieli świadomość tego, jaki kwas nadaje się do Waszego typu skóry. I jeszcze jedna grupa kosmetyków, która też ma dosyć obszerną ilość preparatów, to są oczywiście kosmetyki z witaminą C.
I zauważyłam, że marka The Ordinary inwestuje w różne formy witaminy C. Jak wiecie lub też nie, ze względu na różne formy witaminy C mamy też różne działania. I mamy formę witaminy C w postaci kwasu askorbinowego, która jest taką formą powierzchniową, działa na powierzchni naszej skóry, ładnie ją rozjaśnia, ale to nie jest forma witaminy, która będzie wnikała w głąb naszej skóry, też powodowała, że usunie przebarwienia. To jest raczej taka witamina C, powiedziałabym, najsłabsza z tych wszystkich, które są dostępne na rynku, najmniej stabilna, też forma witaminy C fotouczulająca. Więc odradzam Wam inwestowanie w te preparaty marki The Ordinary, które właśnie zawierają w składzie kwas askorbinowy, bo marka inwestuje również, tworzy preparaty, które zawierają w składzie, uwaga, uwaga, tetraizopalmitinian askorbylu. I to jest najfajniejsza forma witaminy C, która jest dostępna na rynku, ale też najbardziej aktywna i przynosząca najfajniejsze efekty witamina C. I jest taki preparat w ofercie marki, między innymi serum tetroizopalmitynian askorbylu 20% z witaminą F. I ten kosmetyk mogę Wam najbardziej polecić, jeśli chodzi o wszystkie formy witaminy C znajdujące się w ofercie preparatów, serum i nie tylko marki The Ordinary. Oczywiście tam znajdziecie też inne formy witaminy C, które też bardzo fajnie będą działały na skórę. Najgorszym produktem, jak już wcześniej wspomniałam, jest ten sproszkowany kwas askorbinowy, więc na pewno nie inwestujcie w to. Tak samo ta baza z silikonami. Uważam, że to są nawet małe, ale pieniądze wyrzucone w błoto. Natomiast właśnie polecam Wam czytanie składów, jeśli chodzi o witaminę C, wybieranie takiej witaminy C, która będzie najlepiej dla Was działała i która będzie przynosiła najlepsze efekty. Zapytacie mnie, jakie są moje ulubione kosmetyki, jeśli chodzi o The Ordinary, i wśród nich na pewno znajdziecie serum kofeinowe pod oczy. Bardzo fajny produkt, zresztą Wam już o nim wspominałam w moich filmach. Na pewno znajdzie się też peeling 30% AHA plus 2% BHA. Też bardzo, bardzo fajny kosmetyk. Wśród tych wszystkich produktów wyróżniłam na pewno serum z niacynamidem, bo też na mojej skórze mieszanej fajnie się sprawdza. No w ogóle jednym z najlepszych jest Buffett, czyli ten cały kompleks, ta bomba tych wszystkich peptydów świetnie działających przeciwzmarszczkowo, przeciwrodnikowo, ujędrniająco i nie tylko. Także to są na pewno te moje ulubione preparaty. Cały czas testuję markę The Ordinary, sprawdzam też inne kosmetyki i szukam innych perełek, które również u mnie by się sprawdziły, więc jeśli takie się pojawią, to na pewno dam Wam znać. Jest jeszcze jeden kosmetyk, który chciałabym Wam polecić, ponieważ bardzo często pytacie mnie, co sądzę na temat płynów złuszczających, a w ofercie marki The Ordinary znajdziecie m.in. tonik, czyli płyn złuszczający z 7% kwasem glikolowym, a w bardzo niskiej cenie, a w dużej pojemności. I moim zdaniem jest to świetna alternatywa do toniku Pixi. Toniku, który zawiera 5% kwas glikolowy, czyli mamy tutaj mniejsze stężenie, ale ten preparat jest zdecydowanie droższy i dostaniecie go w perfumerii Sephora. Więc jeśli szukacie jakiegoś fajnego zamiennika na płyn złuszczający z kwasem glikolowym, to tutaj zdecydowanie polecam Wam ten tonik z The Ordinary, bo tak jak mówię, macie większe stężenie, niższą cenę i większą pojemność, a działanie będzie równie dobre jak w przypadku toniku z Pixi. I na zakończenie odpowiedź na Wasze pytanie. Czy polecam markę The Ordinary? Tak. Zdecydowanie tak. Uważam, że jest to jedna z lepszych marek na naszym rynku. W świetnych cenach, z bardzo dobrymi składami. Marka, która nie oszukuje, która nie inwestuje w jakieś nie wiadomo jak skomplikowane procedury, chociaż ja należę do tych osób, które lubią nowe technologie, lubią, kiedy producenci inwestują właśnie w nowe technologie, ale jeśli miałabym się skupiać na pielęgnacji kilkuskładnikowej, na preparatach, które będą działały aktywnie na moją skórę, które mogę ze sobą łączyć, które są w niskich cenach,
a mimo wszystko są bardzo wydajne, to zdecydowanie tak. Polecam Wam czytać składy. Polecam sprawdzać substancje aktywne, które znajdują się w tych preparatach. Czytać, czytać, czytać i zdobywać wiedzę, bo to jest bardzo ważne. Jeśli mamy być świadomymi konsumentami, świadomymi klientami, inwestować w markę, która jest do nas skierowana, to musimy poznać najważniejsze informacje, musimy znać naszą skórę, wiedzieć, jak ona reaguje na dane substancje i wtedy inwestować w dobrze dobrane preparaty. A jak wiecie, ja bardzo często Wam o tym mówię, świadomie i dobrze dobrana pielęgnacja jest w stanie przynieść naprawdę rewelacyjne efekty. Także tak, polecam Wam markę The Ordinary. Myślę, że warto się nią zainteresować. Kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za kolejny film. Obawiam się, że znowu będzie długi. I mam nadzieję, że wyczerpałam temat jak zawsze. Bardzo Wam też dziękuję za opinie na temat tych filmów, bo widzę, że Wam się podobają. Podoba Wam się to, jak wyczerpuję temat. I mam nadzieję, że tak właśnie jest. Także czekajcie, za chwilę pojawi się kolejny film dotyczący marki Taupa, a później będę omawiać dla Was kolejne marki, a uwierzcie mi, mam taką listę, że nie wiem, czy wyrobię się do końca przyszłego roku. Także trzymajcie się cieplutko, dziękuję Wam bardzo serdecznie za obecność. Przypominam, że linki do produktów, o których dzisiaj wspominałam, do postów na blogu znajdziecie w opisie do dzisiejszego filmu. Trzymajcie się ciepło, pa!